Więc tutaj to jest ta komnata, tak? Numer 4. Tak. Zapraszam. Widok na ogród. Rano będzie słonecznie, ale dopiero od 7. Ha. Świnia biega dalej. Przesłuchaj. Dlaczego tak słabo karmicie świnie? Bo opat powiedział, że świni nie toleruje i próbujemy, żeby wyglądała trochę bardziej jak kot. Nie wiem, czy to posuwa moje śledztwo naprzód, ale... No ale czegoś dowiedziałem się o stosunkach tutaj panujących. Dobrze, więc to jest zaprycza. Pok. Przyniosłem... Pewnie, że przyniosłem. ...tulipany. Zrobiłem w ogrodzie i... Cześć. To jest twój tata? Ja z... Nie. To nie tata. Brat? To brat. Jest brat. Czyli twój brat. Bardzo dobrze. Cześć. Będziemy się bawić szwagrami, jak to będzie powiedział. Cześć. Będzie super, no to bardzo fajnie. Zawsze chciałem mieć takiego szwagra z Francji. Mogę ci paczki wysyłać. No to super. A długo jesteście razem? Właściwie ja dopiero uderzam w konkury. Przyniosłem tulipansy, walnąłem w ogródku. Rozumiem. Chcesz też trochę? Nie, bo jeszcze tutaj jestem świeży, nie do końca. Ale ja mogę się podzielić, on tak teraz ciągle będzie, mam gwarancję. I co? Fajnie wyglądasz z tych kwiatów. Weź sobie tu w butonierkę przypnij. W butonierkę, to jest przy bucie gdzieś. Siostro, mogę prosić na stronę? Lecz, ja poczekam. Czy siostra właśnie ma tutaj francuskiego absztyfikanta? A mam. A co na to ślub, na jakby ślub z Bogiem, przysięga, którą siostra złożyła? Ale to, że on mnie absztyfikuje, to nic jeszcze nie znaczy, prawda? Siostra, serwerio! Jesteśmy tutaj w pokoju brata! Siostro Syberio, mam gościa! Już idę, chwileczkę. On mnie tylko kwiaty daje, a nie grzesznie byłoby nie przyjąć. Brat też ode mnie przyjął kwiat. I co? Więc, siostro Bożenko? O, cześć siostra! Bożenko! Bożenko! Bożenka! Dziękuję! Brat Michał. Brat Michał. Siostra Antonella. I... Cała rodzina w komplecie widzę. Myśmy się tak trochę nie spodziewaliśmy się, że brat Michał do nas zawita. Brat Michał z centrali. Skąd? Kto gdzieś koło Kamerunu? To ja nie wiem, co się dzieje. Czy ja mogę tutaj siostrę Sybelę zabrać? Turnę po ogrodzie? Przepraszam, czy po prostu w tym opactwie świnie gadają? Stop! Włodzimierz? Władysław! Gdzie jesteś? No jestem. Władziu, gdzie ty byłeś? No tu, tam, wiesz, różnie. Co ja widziałem? Co? Szatana. Czarny jak smoła, jak sadza i rozmawiał z siostrą. Co czym? Nie wiem, nie słuchałem. Zobaczyłem go i uciekł. Super. Słuchaj, Władziu, sprawę mam do ciebie. No. Wejdziesz mi w jedną rurę,
sam się nie zmieszczę, a ty schudłeś ostatnio. Brurę? Proszę cię, zrób to dla mnie. Wiem, że ostatnio między nami się tak trochę popsuło, ale... Proszę cię. No, a co mam powiedzieć? No, ten się nudzi. No to chodź. No to idę. Widzisz te organy? Doskonale. Wrzucę cię w dźwięk fis. To ta najgrubsza rura? Nie. O! Doskonale. Weź mi wyciągnij to, co tam jest. Dobra. Punk. Przyniosłem tu w celu. Też chcesz wydobyć kotka? Tak w ogóle to chciałem ci bardzo podziękować za to, że dźgnąłeś mnie nożem. To zmieniło moje życie, teraz jest wszystko w porządku.
Mam dłuższy karmisz. Pomóc ci? Ten kotek może się udusić. A co tam u ciebie, siostry? Której siostry? Tej, którą z boła muciłeś? Droga ona też chciała, ja bardzo przeprosiłem. To wtedy byłem inny ja. Mam wrażenie, że z nią już jest wszystko w porządku. Niżej! Nie już to okno robi, no nie? Kotku, złapałeś już? Tak! Trochę wyżej! Dobra! O, poczułem cię! Właśnie na bok? Skarb to skarb. Słucham? Właśnie na bok, skarb to skarb. Nic ci, a nic ci nie wierzę, a... Egipski kot. Jak ty tam w kotku się znalazłeś w Guptasie? No, a wyrzuci. No! Cybella, Francuz! O! Tu nie ma nikogo z wyżej wymienionych, niżej. A kto jest? Tu brat Michał. Poseł polski Łukasz Kolanko, kot egipski oraz Stilman. Poseł polski, kot egipski? Czy to z nimi mieliście zawierać pokój? Ja jestem... To bardziej mówi o pokoju. Co to jest w ogóle? Chodź tam. Władysław! No, cześć! Wy się znacie? Jak to? Jak na kota z Egiptu, bardzo im dziwne imię. Ale skoro u nas jest afrykańska zakonnica... Ty jesteś świnią, dlaczego dajesz kota? Co? Przesłuchanie! Fuck! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie bój się! Dlaczego udajesz kota? Bo nie chcę, żeby mnie opas wypieczył z opaska! Właśnie zgadzam z poprzednim pytaniem, pan marnuje swoją moc. To jest straumowana świnia. Dajmy jej coś do jedzenia. Chodźmy na dół, bo na tej klatce schodowej jest troszeczkę klaustrofobicznie. Się w ogóle nie poznaliśmy. Łukasz Kolanko. Brat Michał. Super, czyli? Przyjdź mi na przyjaciół! Jak już masz? Ja się zaopiekuję kotem. Świnio, nie utrzymujmy tej choroby psychicznej w biednym zwierzęciu. A pan taki też umorusany? Ze względów zawodowych. Pan kominiarz? Sprzątał tu i ówdzie. Zbędne. Mam betle? W związku z tym nie warto się myć, bo i tak zawsze się rano ubrudzę. Ja przepraszam, bo mam obrady, więc... Cześć. A szczotka czystą być nie powinna wyczyścić inne sprzęty? Szczotkę mam czystą. Ja mam świetną rurę! Bracie Michale, znalazło mi! Wrócę do pana. Rozumiem. I wcale się nie cieszę. I proszę umyć nie tylko szczotkę. Stop! O, wiem, nie rób takich złych oczu. Przepraszam, że was zatrzasnąłem, że sam chciałem z Francuzem ukraść skarb, ale się trochę posypało. Może powinniśmy połączyć siły czy coś. Ze swojej połowy dam z 1/10, dla ciebie więcej. Chyba rozumiesz, że brak odpowiedzi oznaczenia. Tak, ale takiego kozaka strugać to też trochę bez sensu, bo jesteś przybłędą w opactwie, ja jestem posłem. Jedno słówko do opata, wyrzucić cię za drzwi i ze skarbu nić. Co proponujesz? Już nie mów ułamkami, bo i tak się zgubiłam. Po prostu dostanę coś? Tak. Będziesz zadowolona, będziesz miała większą kupkę niż ja. Tego czegoś też znajdziemy. Oby się
dało podzielić na kubki, nie? No, w języku szwedzkim kubka to tylko kubka. Taka nieokreślona ilość czegoś. Wiadomo, jak to z kubką jest. Sztama? Co jest? Białogłowa. Co ty się czepiasz męża rycerskiego? Czy w ogóle nie czepiam, przecież tylko... Co tak patrzysz na mnie? Znasz mnie skądś? Z obrazów? Z legend? Ktoś opiewał mą słynną żuchwę? Ale tak jakby kiedyś cię widziała przez mgłę na twoim rumaku, rycerzu? Ileż Białogłów tak mówi po całym świecie. Widziałam jak przez mgłę. Rycerzu, a co robisz w opactwie? Czasem nie strzeżesz skarbu? Skąd to wiesz? Co? Skąd wiesz o skarbie? Bo po prostu mi się przyśniło. Przyśnił ci się skarb? Tak! Taki przypadek i pytasz mnie, który jest tylko... Wiesz co, nie wiem jak mam ci wierzyć. Co się stało? Zupełnie nic. Przepraszam. Spoko, ja... Proszę nie mówić posłowi francuskiemu. Nie, skądże? Mediator mógłby mieć to przeciwko Szwedom. Czy mógłbyś się znowu wczuć? Co? Wczuć się. Co? Pulchawka. Zanim nas znalazła siostra Antonella. Mówisz, że też róże to twoje najlepsze kwiaty? No, wszystko powiem, się uśmiechała po prostu. Róże to są te z kolcami, prawda? Tak, tylko pośle. No. Musimy przy bracie Michale tak uważać trochę. On ma dużo władzy, może... A to jest twój brat tak naprawdę? Nie, my tak mówimy w zakonie na siebie. Czemu wy tak do siebie mówicie? Czemu nie mówicie na przykład szwagrze, teściu, tylko bracie, siostro? Co to, o co chodzi? Bo wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Właśnie, a czy ty nie oddałaś się Bogu, więc to jest w ogóle zamieszanie rodzinne? Jesteś dzieckiem tego, z kim chodzisz? Jest. A jak rozwiążemy tą sprawę właśnie? Albo nawet po polsku tę sprawę. Jak rozwiążemy to, że ty się poślubiłaś z Bogiem, a ja jestem trochę Ja wiele miesięcy się z tym gryzłam. Wiele miesięcy nie spałam po nocach, płakałam, modliłam się. Ale w końcu się stało. I to już się nie odstanie, więc dopóki żyjemy, to postanowiłam cieszyć się tym, że możemy chodzić po tym ogrodzie. A czy w takim razie jakbyś te ciuszki zmieniła na coś bardziej takiego sexy? Na przykład to tu, tylko to, tylko tu. Wiesz, w sensie jak już z Bogiem nie chodzisz, to może ze mną zaczniesz chodzić jakoś tak bardziej... Sybelno! Sybelno! Na miłość boską, Sybelno! O, tak! Nie zabij się! Nie zamierzam! Na Boga! Antonello, co wy wyprawiacie? Podziwiamy kwiaty. Zobacz, jak pięknie rozkwitły. No rozkwitły, są piękne, zajście! No powiedz jej, proszę, powiedz jej wszystko! Ona będzie to nosić tu! Bo... Nie będzie. No jak nie? Brat Michał zadowolony z pokoju? Absolutnie nie! W ogóle nie jest zadowolony! Nie jest zadowolony z pokoju? Czy ty wiesz, co to oznacza, że jak nie jest zadowolony brat Michał, to jest po prostu najgorzej, najgorzej, to jest piekło na ziemi! Dajcie mi tego blacha Michała, ja z nim pogadam, ja z nim wszystko zagadam, to jest mały knyp. Mały knyp? A jaką ma moc? Jaką ma moc? Ona właśnie przed chwilą prawie rzuciła Boga, co ma jeszcze większą moc. Czy ty wiesz, co to jest inkwizycja? Jak obrady? Kończą się? Właśnie. Co ty o obrady teraz pytasz? Właśnie, jak obrady? Nie wiem, trochę dawno nie obradowałem. No właśnie, w tym jest błąd! Co? No w tym jest błąd! No w tym jest błąd, no ale moja wina, że po prostu... Rozumiesz? Straciłem łeb? Dopóki jesteśmy w Oliwie, noszę to tu. We Francji może będzie inaczej. To jedźmy na Przymorze! Teraz skupić, rozumiesz?
Trochę mam traumę z tym miejscem. No, ostatnio wyskoczyły na mnie te parchy stamtąd. Dlatego teraz się skupiaj i bądź rycerzem. Jesteś super aktorem, zarobistym, śledzkim aktorem, no. No dalej, no! Gdzie moja kopia i błędny miecz? Nawet wiem, jak miłość by się dostał w roli. Skup się, błagam! Och, wy norweskie skurczybyki! Jeszcze jeden strzał! Wiem! Dźwięk fis. Wala od organów! Za to? Właśnie, że nie. Utnę ci rękę. A dlaczego? Bo strzelaj! A dlaczego? Urgh, mówię! Co jest, kurna? Kim jest kurna? Czy ty wiesz, kogo żeś dotknął, koleś? No. Cześć, Władek. Cześć. Odejdźcie stąd, póki im dobry. Jeśli nie odejdziecie, zepnę wam głowy. Rozumiesz? Chyba nie widziałeś Władka, jak się wkurzy. Władek, bierz go! Jest mój miecz! Jest mój miecz! Nie widział! Ja się wkurzam! To co robimy? Co? Co jest z nim? To co robimy? On ma w sobie ducha rycerza, tego co strzegnie skarbu. Musimy się jak najszybciej... Co? 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 Władek, zamknij się! Dobrze wiesz co? Ty masz ducha hydraulika! Co? Co? Coś jest nie tak! Powiedziałeś, że coś jest nie tak! Zrobiłeś też coś nie tak i... Ja nie widzę, że nie umiem grać! O kurwa, zepsuł! Dotykam organów! Ojej, chyba wyjdę do środka! Nie, nie! Władek, wchodź do środka! Przywiązałem mu ogonek do... sznurek do ogonka! Wiesz, świetny pomysł! Chodźmy! To stara architektura! Co tutaj? Chyba wezmę ten skarb! Chować! Google! Czekaj, Władek, on znowu... Świruje! Skąd widzieliście, że tu arma? Powiedz mi, co tam jest? Czy tam jest skarb? Nie mogę ci powiedzieć, gdzie miasto! A to jak nie może, to na pewno jest! Dobra, poszczuję go Władkiem jednak. Przecież to jest Władkiem, nikt się go nie boi! Sorry, Władek! Nikt się go nie boi, bo nie widział, jak zeżar... Owczarka. Ta świnia zjadła owczarka? Świnia zjadła innego owczarka. To musiał być owczarek z bardzo słabej kolonii. Ja mam owczarki, które...